Siema, siema, jestem Rajowy Dziple, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolonisty. Ze mną są oczywiście widzowie na czacie. Siemaneczko wszystkim, witam serdecznie. I słuchajcie, dzisiaj w końcu, mam nadzieję, długo wyczekiwany przez nas odcinek, bo zakup ciągnika udało się. Dopięliśmy wszystkie szczegóły i jak pewnie po moim turcu już widzicie, jest to New Holland. Dlaczego New Holland? Jest to nasza lokalna marka, można powiedzieć, bo tutaj na kolonii stacjonuje. Jedzie, matko, idę, bo nie mam czasu już. Na kolonii stacjonuje właśnie ten dealer u nas i pomyślałem, że warto było tam zajrzeć, bo często u nich coś tam porabiamy, coś tam kupujemy. No i mieli fajną ofertę, ale musimy jeszcze poczekać na siewnik, bo nie dotarł do końca. Także zaimportowali nam gdzieś siewnik z innego kraju, przyjechał i wszystko właściwie już bangla. Słuchajcie, o cenie zaraz pogadamy, bo naprawdę jest spora, ale warto, myślę, było kupić. O! Nawet wzięliśmy to kredyt 20 tysięcy na niego, także myślę, że okej. Okay. O, dzień dobry. O, dobry, dobry. Rozumiem, dostawa, że to do mnie. Słucham? To do mnie tak. No dobra. Dostawa. Dostawa, dostawa. Ja coś ci się pan jakoś tak. Ja wie pan, co jakoś mam problem z drzwiami, coś nie słyszę chyba, co dobrze. Dobra, to co, to panie, no podjeżdżaj. Trochę dalej, ja to panu powiem jeszcze, ile tam trzeba podjeżdżać, będę krzyczał, bo żebym się to fajnie jakoś wyrobił, nie? Dobra, dobra, jakoś no. Się zobaczyć. Dobra, dobra, elegancka robota będzie dzisiaj. Tu jakieś, kurde, NASA. Po co tu postawiłem koło tego, mógł gdzieś zasadowo to postawić. Jeszcze trochę, jeszcze pan tam podjedzie, no. Bo tu nie będę ciężko się, o, dobra. Koguto za nie włączył. Dobra, no. O, o, patrzcie, pany, wszystko na hydraulice. Kurde, ale robota. Okej, okay. Dobra, co, odpinam pasy? Czy jak to wygląda? Bo i pasy najpierw trzeba odpinać. Wie pan, co pan to odpina, bo ja tu mam coś, ja nie mam władzy w tym. O, pani to podpina. A to widzę, poszerzany chyba trochę było, nie? Ten zestaw. Co było? Chyba zestaw trochę poszerzany z tego, co widzę, nie? Bo on tak nie był w standardzie. No fajnie, to jest specjalnie tak zrobione, no takie większe zestawy jak pański. No, no bo to właśnie mam 4-metrowy teraz, nie, zestaw, więc no, fajnie, no. Fajnie. Dobra. To co, ma pan kluczyki do niego? A pan sprawdzi w środku. Tak? A, może w środku są. Dobra, zaraz sprawdzę. O, dobra, są, dobra. Pas jest odpięty, więc można chyba zjeżdżać. Chyba tak. Panie, trafisz pan tu, nie? Do przodu, ino. Zaraz trafię, poczekaj pan. Tam automat jakby co, nie? Pan nie odpiął pasu, panie, pasy, panie, pasy! Odpinaj pan te pasy tam. Nie tam, do musisz pan wejść. Matko bosko, dobra, odpiął mi, czekaj. To trzeba podnieść. Obciążnik trzeba podnieść. Co ten, że proszę podnieść? O, dobra. Mordzie. Poszło. Panie, to pierwszy raz siedzę w tym. Dobra, czekaj. Wsteczny był, wiadomo, lepiej, żeby prosto, tak. Prosto. No spokojnie. Ale muzyka dzisiaj. Dobra, zagra sobie taka. O matko, powolutku zjadę sobie tylko nim. O, dobra. To ja tylko jadę na gospodarstwo, zaraz tam się z panem pogadam jeszcze, co jak, nie? Dobrze. Dobra, pan nam sobie zaraz przejdzie, pomogę. Przejdzie. Musi przejść, no nie ma opcji innej. Na wymiar brane, można powiedzieć. No. Dobra, zaraz o nim też trochę opowiadam, czego to jest New Holland i tak dalej. No to zaraz wszystko dogadamy. Będziemy mieć odcinek jeszcze taki fajny z siewu, więc potestujemy sobie go. O, niech sobie ten razie stoi. Nie tego gościa. O. Dobra. A pan nie ten? Nie chowasz pan tego? Nie zwężasz? Bo to na drogach, że pana nie dziebnęli zaraz, coś jako na pusty jedzie. No, się zrobi, panie, na spokojnie. Najpierw trzeba tak, a potem tak. A, no dobra, jak pan uważasz. No dobra, to co? To ja tam panu już zapłaciłem jak coś. Chyba tam szef powinien dostać, firma cała powinien dostać chyba kasę. Ja tutaj nie będę tam panu się zabierał. Wszystko zgadza, na spokojnie. Nie zabierał będę panu czasu. I cóż, no dziękuję za ten, za transport i szerokości, że w takim razie, nie? Dostawa udana, a ja się zbijam. Naura. No, na razie, na razie. Znowu głos jak Krzychu podobny ma, nie? Dobra, on to zwinie to czy nie zwinie tego? Palek ściąga. Pa, ale maszyna. Zarąbista leweta. Dzięki Rejo za suba, bardzo miło mi. No i... Pojechał pan. No i dobra, super. Słuchajcie. Zanim przejdziemy do całości, pozwólcie mi tylko chwileczkę dać cięcie, bo mi się widzę bateria kończy w GoPro, muszę wymienić, dobra? Zaraz wracam, dość, sekundeczka. Dobra, wracamy, mam baterię wymienioną już, także super. No i słuchajcie, dlaczego New Holland, może zapytacie, nie? Bo kto w sumie też warto było powiedzieć, czemu New Holland i czemu akurat taki zestaw. Łudząco podobno do poprzedniego, prawda? Słuchajcie, mieliśmy ostatnio Samasza. Trochę z nim był problem, nie ukrywajmy. Były problemy, to też się działało, tam coś tam się momentami psuło.
ostatecznie jakoś udało to załatwić, ale taki trochę niesmak pozostał do Samasza. Do Agromasza, nie Samasza. Przepraszam, Samasz to działa, Agromasza. Kubol, dzięki za uwagę. I postawiłem na talerzówkę, bo talerzówka akurat co jak to się sprawdzała, wyśmienicie, mega dobrze. Także talerzówka została no, oczywiście kupiona nowa, tylko tym razem 4-metrowa, nie 3-metrowa. Tamto już właściwie oddaliśmy, sprzedaliśmy do tych samych ludzi, których kupiliśmy, czyli tego salonu. Oni tam zamówią, dobre, od pana odkupimy to po prostu i będą mieli na części jakieś zamienne, bo tam sporo się nadawało. Także super, ale siewnik, nówka. Widzicie, nówka, siewnik, postawimy teraz na Amazona. D9-4000, wersja super, więc no tu akurat nie ma co. Wysiew musi być konkretny, musi zadbać to, żeby ten ziarno było zasiane jak najlepiej, żeby to wytrzymywało. No i sam ciągnik oczywiście, to jest ciągnik. No jest to New Holland T6 175, dokładnie tak, 175 koni ma pod maską. Mimo, że nie wygląda na dużego i ten zestaw trochę wygląda przy nim śmiesznie, ale wam powiem jedno. Jest to zestaw, który musiał być akurat taki kupiony, bo podwórko mamy po prostu bardzo ciasne, tak widzicie, nie ma co tutaj ukrywać, ale podwórko jest ciasne, no i musi mieć po prostu mniejszy ciągnik trochę, nie? A że on jest taki, że ma mocy dużo, a gabarytowy jest bardzo mały, idealnie się sprawdzi. Jest to seria szósta tych New Hollandów, więc za tym idzie, nie jest też, to jest ta stara seria szósta, więc nie jest to ta siódema, która jest po prostu ogromna, wygląda o wiele bardziej bydlacko od tej. No i po prostu to fajnie pasuje. On ma też konfigurację swoje obciążniki. Jakby co, ale nie zakładałem ich dlatego, że wolałem kupić sobie taki. On ma 1400 kg. Że po prostu mnie nie gibnął na tył, jakby co. Mam też te obciążniki założone na tył, te oryginalne. No i tak to się prezentuje. Za całość zapłaciłem tego New Hollanda 145 tysięcy. Więc nawet jako taką obciążnik 1400, z tego co chyba pamiętam. Talerzówka 23 i siewnik chyba coś koło 20, tak samo. Nie pamiętam już do końca tych cen. W każdym razie, ja sobie teraz pozwolicie, zasiądę już do niego. I sobie włączę się tutaj, żeby nie było wszystko, co mi tutaj będzie potrzebne. Czyli o, tak sobie to podjedziemy, ogarniemy. Ja sobie tylko po prostu otworzę sobie klapkę, bo będziemy za chwilkę siać dzisiaj. No ludziska, będziemy siać w końcu. Będą jakieś pierwsze siewy tym samym, więc zasłonię na bieżąco. Sprawdzimy sobie go, jak on działa. Okej. Okay. Wiecie co, może... A wiecie co, może zróbmy tak. Nie zróbmy tak, jak to, wiecie, jak to zwykle robię. Tylko zróbmy tak, jak się powinno robić. Czyli ja sobie to podjadę w tę stronę. Okej, okay, tak sobie staniemy i po prostu weźmiemy sobie to, jak człowiek po prostu ładujemy naszym nowym, naszym zestawem, nie? Riot robi przekręty? Nie, słuchajcie, odnośnie przekrętów to można myśleć, że to wiadomo, sąsiedzi już tylko szukają łapki, żeby nas znowu potrzebować jak ostatnio, ale to nie będę mówił już co i jak. Bo niektórzy mogą mieć lekki spoiler, także to nie odzywam się w tym temacie, ale mówię. Sprzedaliśmy trochę też jajek, bo nam zabrakło trochę kasy na te jajka, czy na ten ciągnik. Sprzedaliśmy też właśnie tę pszenicę, czy nie pszenicę, tylko jęczmień. No i tak naprawdę to, co zostało, to żeśmy kupili. Ostatecznie jeszcze zapomnieliśmy o tym, że jakieś tam lekkie komplikacje wynikły z dostępnością pewnego elementu. No i musieliśmy wziąć, po prostu wziąć 20 tysięcy kredytu, żeby po prostu sobie móc na ten ciągnik pozwolić. Zapyta się teraz pewnie, po co nam 5 ciągników na gospodarstwie, nie? No bo to w sumie takie trochę śmieszne, ale mówię wam od razu tak. I tak nasz MTZ właściwie już niedługo wyjeżdża, przygotowany jest po sprzedaż. Niedługo przyjedzie facet, który go odbierze, więc tu widzicie, że już mam, można powiedzieć, go usuniętego, więc mamy tylko 4 ciągniki, nie? Mamy taki, można powiedzieć, trochę oborowy do odważania ciągnik tego zatorka, który tam, wiecie, sobie śmiga. Więc co, ja sobie może troszkę tak, ciężko będzie to złapać to, więc sobie może trochę jakoś tak podłapię ręcznie już. Więc mamy tam ten ciągnik właśnie oborowy, 115 koni. Mamy tutaj 16, 155 i 140 masy, nie? Więc potrzebaliśmy po prostu czegoś większego, bo wszystkie... O, sorry, że tak to robię. Wszystkie maszyny są pod te ciągniki po prostu, a my potrzebujemy czegoś już więcej maszyn, bo zobaczcie, że mamy Mazura 6-metrowego. Fajnie, Mazur już jak najbardziej się przydaje, używamy go tutaj często, ale jednak czasami jest tak, że gdzieś tam krzyku pojedzie, coś tam ogarnie. Ja już mam zajętą maszynę i potrzeba nam siewnik po prostu brawo siewny, nie? Dlatego postawiliśmy na metr więcej, czyli 4-metrowy taki zestaw. No i dzięki temu myślę, że na pewno będzie to nam szybciej szło taka praca, bo zawsze to we dwóch, wiecie jak to jest, we dwóch to bardzo lepiej, nie? Złapie się tam to wszystko?
Zaraz, przejdź. Jak się nie złapie, to zaraz sobie pomożemy, żeby się złapało, nie? No, niech się fajnie wszystko wysypie. I tu kolejne. On chyba kortonkę mieści, nie? A, nie mieści tonki, dobra. No i właśnie, to jest taka ciekawostka odnośnie samego siewnika. Jest taka, że możemy dokupić po prostu mu większą pojemność, nie? Więc tutaj dosłownie win-win, bo jakby nam zabrakło coś kiedyś, jakiś problem, to sobie możemy dokupić i nie ma z tym problemu, nie? Także o, tak się zatrzymamy. Jak ostatnia mapka, która ma wyjść? No dzisiaj już o tym mówiłem, także może po odcinku się zajmiemy, dobra, jeszcze pogadamy sobie. Ale dzisiaj chcę zająć się odcinkiem, tutaj tematem właśnie naszego nowego nabytku. I też jakimi tu polami dzisiaj będziemy się zajmować, to za chwilkę wam też powiem, bo jedziemy chyba na pole 42, które znajduje się... 42 wychodziłoby na to. 42, a to jest tutaj, to raczej to pole odpada na dzisiaj. Mamy też 5 na 49, do tutaj, o! To może być fajne poletko. Chociaż, gdzie dawno jeździłem? Gdzie jeszcze może być przyjść? Na ósemce. Ósemka? O! Ósemka myślę, że będzie fajnym miejscem, bo tam Krzychu przygotował nam pole, wiecie? Tam Krzychu przygotował pole, jeżeli chodzi... O, ale się fajnie złapało, nie? Jeżeli chodzi o uprawę, bo tam była orka zrobiona, także tam sobie podejdziemy dzisiaj i sobie zaczniemy tam siać, nie? Pszeniczka dzisiaj wlatuje oczywiście, bo mamy wrzesień. Także super. Dobry wieczór, Liburken. Siemaneczko. No, więc słuchajcie, ja oczywiście wam obiecywałem, że New Holland będzie, a jeżeli nie wprost, to tak troszkę naokoło, ale obiecywałem, że będzie, no bo kolonia, dealer New Holland musi być, nie? Więc New Holland z nami tutaj do nas trafił, dosyć spory, jednak gabarytowo może jakoś niedużo, ale spory, jak chodzi o konie. No i słuchajcie, wiem, że może mało tych pól jest, że mamy już 5 ciągników, ale ta seria musi być w jakiś sposób ciekawa, wiecie, szukaliśmy po prostu czegoś, co by już tutaj lekko pasowało kupić, nie? A nie chcieliśmy brać właśnie ciągników typu T7, bo to byłby za duży przeskok, po prostu za duży. Więc T6 starej generacji i nadaje się idealnie, jest to nowy ciągnik, który wygląda dobrze, konie swoje ma i robi dobrą robotę. I idealny to jest też zestaw do odważania przyczep, po prostu wszelkiego rodzaju. Bo jeździ jak poramany, aż 53 na godzinę osiąga, nie? Tą prędkość, także tutaj po prostu perfekto. O, możemy sobie jeszcze oczywiście załatwić tutaj. Tak co, odstawimy wszystko. Możemy sobie też tutaj włączyć silniczek. Tak? Wszystko fajnie? Ja też sobie jeszcze złapię. No, mamy GPS-a, więc co? No lecimy, nie? Raczej powinien sobie poradzić z tym zestawem. No i kurde, robota, powiem wam szczerze, musi iść, nie? Musi być robota robiona. No i dobra, siejemy sobie, więc w końcu fajna akcyjka, nie? No, New Holland jest tak, jest New Holland właśnie, bo tam dealer maszyn jest New Holland, więc mówię, New Holland fajnie, że było po prostu. Ja wiem też, że była ankieta. Była ankieta na karcie społeczności, na której to wybieraliście, czy Case'a Maxuma, czy New Hollanda. Oczywiście ludzie wybrali Case'a Maxuma, zdecydowano większość osób wybrała Case'a Maxuma. Ja oczywiście, żeby wam nie robić spoilera, kupiłem New Hollanda. bo w sumie inaczej powiem tak, liczyłem, że wybieracie New Hollanda tak naprawdę. Bardziej byłem za tym, chociaż nie ukrywam, Case też był fajny. Tylko właśnie nie wiem, czy Case to nie byłoby coś takiego... Może to zabrzmi dziwnie, ale nie wiem, czy kolor tu nie zdecydował, nie zagrał głównych skrzypc jakby, nie? Bo w sumie tak, czerwony ciągnik, czyli Case, już jakby trochę średnio kupować, bo mamy już czerwony ciągnik właśnie tego Massey Fergusona. Mamy żółtą 16, mamy zielonego Zetora, no i coś pasowałoby innego już, nie? No to jaki kolor zostaje? No raczej niebieski, nie? Więc niebieski New Holland, myślę, to będzie pasował fajnie. Oczywiście, jeżeli będziemy któryś inny ciągnik usuwać, to wiadomo, że będziemy myśleć nad jakimś innym jeszcze zakupem kolejnego. Póki co w planach jest dokup jeszcze sporej ilości maszyn do New Hollanda. I to raczej gdzieś w niedługim czasie, bo chcemy sobie kupić nowy pług, już trochę konkretniejszy. Tamten, co mam, oczywiście jest tak najbardziej w porządku, ale niedługo też będziemy chcieli iść troszkę w większe te właśnie sprzęty. Także myślę, że to wszystko rozumiecie, jak to wygląda u nas, z naszej strony. No i po prostu postawiliśmy na New Hollanda, nie? Który to myślę będzie fajnie pasował do nas, nie? Ankieta była, ale New Holland już dawno miał nabite 300... MHT? To jest MHT? MHT? Z tej jednostki. Ale nieważne, nie? Więc tak, jest New Holland po prostu nowy, kupiony. No i fajnie, bo też jest to siewnik 4-metrowy, który tam będzie fajnie po tych pasował. MTH? Moto MTH? Moto godzina.
A, okej, okay, ma to godzinę, okej. Okay. Dobra, więc co jest, nie? No, także to nieważne. I mówię, co chciałem powiedzieć jeszcze, bo żeście mi byli z rytmu. A, że oczywiście dla nas było to priorytetem, że chcieliśmy kupić trochę większy siewnik z agregatem porowo-siewnym. Bo jest to dla nas po prostu oszczędność czasu. Mazur oczywiście zostanie, bo to jest 6-metrowy siewnik dalej, który bardzo dobrze się będzie sprawował. Tylko, że póki co nie mamy do niego żadnej jakiejś fajnej, jakiegoś fajnego czegoś, co mogłoby nam to jakoś dobrze pasować, nie? Coś, co by przygotowało wszystko pod uprawę tego, nie? Więc wiadomo, że tu mamy oczywiście zarzutkę 4-metrową, która jest metr większa od tamtej. Ja wiem, że chyba jadę na wyłączonych tych rylicach, ale to znaczy tych... Jadę na rozłożonym, że tak powiem, na złożonym, jak to się nazywa, talerzówce. Tylko po to, bo ona jest wtedy lekko węższa od siewnika i nie przeszkadza za bardzo w sianiu, bo potem się robi takie brzydkie paski momentami, nie? I raz złapie, raz się złapie, wolę nie ryzykować, żeby był zły wysiew, dlatego robię to tak, nie? Moim zdaniem mapa będzie słaba z DLC, a zobaczymy, chłopski. Ja już o tym już mówiłem, więc teraz trochę na ten temat nie będę gadał, bo teraz gadam o odcinku, bo który nagrałem teraz. Więc poza odcinkiem sobie pogadamy temat mapki jeszcze. W ogóle widzę, że za 8 łapek wbijamy 1000 łapek na tym streamie i to jest naprawdę rekordzie dzisiaj leci, więc naprawdę dziękuję serdecznie za to, co robicie i niesamowicie jesteście. No ale dobra, bo nie dokończę swojej myśli, cały czas coś mi tam ktoś pisze. Trzeba będzie po prostu dokupić jakąś talerzówkę większą, a jak talerzówkę to na pewno jakiś agregat. Pod New Hollanda po prostu, typowo pod New Hollanda. Przepraszam. Żeby po prostu móc jakoś tam ściernisko czy coś tam innego, czy jakąś orkę, porcę coś uprawić, by móc zasiać od razu mazurem, nie? No, a tak się składa, że ten zestaw, który tu mamy, akurat koni ma wystarczająco tyle, żeby pociągnęła to 16. Więc myślę, że nie ma co dusić tutaj Masaja kolejnym razem, bo Masaj sobie będzie działał na przykład, powiedzmy tak. W tym czasie, kiedy Krzychu będzie sobie robił tym samym, co ja mam teraz z tyłu podczepionym, będzie sobie robił to 16, ja mogę sobie w tym czasie na przykład... O, tu sobie pozwolić, trochę odjedziemy. W tym czasie mogę wziąć New Hollanda i uprawiać pole pod... pod zasiew Mazura. A Mazur może być odciągany, nie odpianany w ogóle od Masaja, nie? Bo Masaj to sobie spokojnie da radę. Także, no tak to właśnie żeśmy sobie rozkminili, że troszkę będę ciekawiej coś tam zmianować sobie te sprzęty, żeby to jakoś to jeździło, nie? Bo wiadomo, że seria się powoli też zaczyna nudzić, jak się nie ma nowych nabytków. A my też tutaj chcemy coś wprowadzać nowego. Widzicie, że my przemalowaliśmy sobie te przyczepy, jakieś tam te ściągniki i zmiana maski. To takie mikroelementy, które wpływają właśnie na ten odbiór serii, że ona nie staje się po prostu nudna, nie? Coś tam sobie kupimy i zawsze jakoś to lepiej wygląda. Więc git, nie? No i co? Jak na razie to chyba tyle z nowych nabytków. Mamy jeszcze w planach kolejną rzecz, ale o niej jeszcze wam nie będziemy za bardzo zaraz mówić. Bo to też słabo. Ogólnie widzicie, gospod nam zniknęło. No niestety multiplayer, nie? Dziwnie ten multik działa. Wystarczyło, że po prostu się usunęło gospodarstwo, na którym mieliśmy tam jakieś inne maszynki. I nagle zniknęło nam całe gospodarstwo tutaj, nie? Także mega słaba rzecz. Myślałem, że tak się nie dzieje w tym farmingu, ale jednak poszło gospo. I wam powiem tak, walić to, niech tak już zostanie, jak już jest, nie? Więc tym się nie będę zatrzymował, bo nawet nie mam tego po prostu już postawić kolejny raz, nie? Znaczy, w sumie musiałbym mapy chyba edytować. No. Tak, jakbym mapkę edytował, to jeszcze by to dało radę ogarnąć, nie? Więc może, jak posiadę mapę, to może zdecyduję, żeby to wróciło, nie? Bo faktycznie szkoda, że to zniknęło tarczę klimat, nie? Idź do nich, zrób porządną mapę, będzie okej. Okay. Wiesz, chłopski, że tacy się dorają software, ponieważ o co ci chodzi. To jednak wymaga to naprawdę wielu lat poświęcenia i pracy przy tym, nie? To nie jest tak, że idzie pierwsza lepsza osoba i robi tam mapę, nie? Wiesz, co chodzi. No, więc to nie jest tak do końca, jak myślisz, nie? Ja mam takie pytanie, wiecie, bo ja to chyba mam wykry szerokość, nie, no 4 metry, dobrze, wszystko jest, okej. No, chyba niektórzy już tak zrobię, nie, że sobie wydatuję trochę mapę, bo po prostu w pliki PlaySable muszę dostawić sobie, dostawić muszę tylko ten obiekt, nie?
te linijki dopisać i to tyle, one już powrócą, nie? Także to jest jakiś tam wielki problem. Czy my to pole się skończymy? Plan jest ambitny, żeby skończyć, bo tu mamy jedną stronę w drugą i byśmy mieli to bardzo ładnie ogarnięte, nie? Cześć farmer, w ogóle ludziska. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę po tym odcinku, bo naprawdę sporo tu się dzieje, ciekawych rzeczy. Bo na przykład widzowie na czacie tutaj, pod tym streamem, który trwa zaledwie 4 godziny 62 minuty, już wbili 1005 łapek, nie? Także to jest coś niebywałego, nie? Że wbiliśmy rekord aż o tyle. No bardzo po prostu jest mi miło z tego powodu, dziękuję za to, że tak wspieracie ten kanał, bo na pewno to, że tyle łapek jest, bardzo dobrze spozycjonuje tę treść gdzieś w YouTubie, nie? Ja tak troszkę brzydko, ale sobie cofnę. Strasznie niepokojnie to, że jest tak dziwnie tutaj rozstaw zrobiony, nie? Bo niby 4 metry, ale tak aż tak dziwnie łapie. O. Nie no, szczerze, no mówię, brakowało niebieskiego ciunika. Był taki, taki pomysł, ktoś tam zrzucił, żeby pomalować na niebiesko Zetora. Zrobić z niego takiego Forszylita starego. Ale mówię, no tak średnio by wyglądał, nie? Jak patrzyliśmy potem kolorki. W sensie, na pierwszy rzut oka może spoko, ale dla was do oglądania trochę byłby średni, nie? Więc postanowiliśmy sobie zrobić to w ten sposób, nie? Cześć Poplok, witam serdecznie. Postanowiliśmy właśnie kupić sobie Masaja, znaczy Masaja, New Hollandę, nie? I teraz to wygląda, myślę, trochę lepiej. Jak chodzi o naszą serię, nie? Tam wszystko się dosiewa, powinno chyba być, nie? Ogólnie też siewnik, to wspólnie z nami byśmy wybierali, jaki najlepiej, żeby był. Zrezygnowałem ze znaczników, bo znaczniki w farmingu działały dobrze na dużych maszynach, na malutkich średnio. I tak w sumie to jest 4-metrowy siewnik, więc nawet okej. Ale tak zrezygnowałem po prostu. Za to postawiliśmy na troszkę większy siewnik, bardziej gabarytowy, bo tamten jeszcze był D8, która też była 4-metrowa. Ale problem z D8 był taki, że ona była trochę taka papierowa, wydawała się, nie? Więc jednak wziąłem trochę bardziej wymagający siewnik, trochę cięższy, po to, by właśnie mieć więcej konfiguracji pod wysiew, czyli większa komora ze zbożem. No i też te takie tam, że tak powiem, wałeczki malutkie, które są z tyłu. To bardzo też fajnie zawsze tam gdzieś tą podobija trochę ten te ziarno. A to ogólnie tak się, bawię się w biegi, ale tu zapomniałem, że jest automat. Więc wiecie, jak to jest. Siedem trochę do przyczynki niebieskie wyglądają w kołach. No wiesz co, nie mam jakby innego wyboru, nie? Tutaj w konfiguracjach nie mogę wymienić sobie opiążników na inne. Także muszę bawić się tym, co jest, bo też myślałem zrobić sobie kolorek czarny, ale jest niebieski. Chociaż jest to w sumie, jak mam być szczery, nawet nie wygląda tak aż tak tragicznie źle. Coś tam trochę to inaczej i tyle jest, nie? Więc nie jest jakoś tam mega różnica mi w tym za bardzo. Dobra, podejdziemy sobie, albo co, może zrobić tak. Okej, dobra. Niech nam się podniesie to. O, no i git, teraz lecimy dalej, nie? Nie jest tragicznie. Ładny New Holland? Też mi się podoba właśnie, nie? Najlepsze właśnie w nim jest to, że tu ludzie pisali, żebym kupił też 107, nie? Na streamie, zaraz przed zakupem tego cudeńka. I powiem tak, New Holland T7 jest bardzo wysoki. Mamy go na serii na Zdzichowie, zresztą pewnie widzieliście, bo tam też nim jeździliśmy sobie. No i jest to po prostu wielkie, wielkie bydle, nie? Nie ma co ukrywać. Wielki, wielki sprzęt. I za wcześnie, nie? Po prostu wcześniej są na takie sprzęty. Mamy na razie tego New Holland, on sobie radzi, nie? Wiesz co, Mateusz, ja ci przypomnę ten komentarzek, pozwolić tutaj zrobić sobie takie lekko wyjdę z tego. No i też czemu Krzycha dzisiaj nie ma? No tak się stało, że ten odcinek nagrałem po 21, a Krzysztof zwykle robi te lighty swoje do 21. No i wyszło tak, że tak trochę tam przyciągnął dla mnie ten odcinek, znaczy ten swój streamek, bym mógł sobie tutaj ogarnąć i tam lekki zrobić roleplay, więc Krzychu już pojechał na stałe, już go nie ma. Ale wróci myślę w kolejnych odcinkach, nie? Gdzieś tam. Także w ogóle jestem ciekaw, który to jest numer odcinka, bo tak by wychodziłoby chyba by tak wychodziło, że to jest albo 128, albo 9, a może 130 nawet. Kurde, nie liczę tych odcinków, muszę je w końcu porenderować, ale jakoś tak by to szło, nie? Coś takiego. Brakuje przednich niebieskich przerzeczników? Przednich niebieskich? Nie, no to nie jak ma być niebieski przedni przerzeczek, nie? Właśnie z przodu. Właśnie wygląda z przodu ładnie przerzeczek, więc raczej nie będę nic zmieniał, nie? Ale na pewno plus taki jest, że wiecie, na trzech przyjazdach mamy jeden dodatkowy, nie? Bo chodzi mi oczywiście o to, że połowę do tego zostało 3-metrowego, nie? Jednak jest trochę tutaj różnica, nie ma co ukrywać. No i to szybciej będzie po prostu szło, nie?
więc fajna sprawa tu idzie. Zawsze to jakiś ten New Holland jest z Mod Huba. Wiesz co, chyba nie. My żeśmy go musieli szukać troszeczkę w innych rejonach internetu, w innych zakamarkach, żeby się do niego dorwać. Bo tam jakiś tam Mod Hub jest New Holland, ale nie wiem czy to. A może to jest ten w sumie? Kurde, no jak on był szczery, to się nie powiem teraz za bardzo, wiesz? Czy to jest ten, czy nie ten. Bo nie pamiętam do końca, a nie chcę też ci ten. Jakiś wiesz, mówić nieprawdy. Dlatego po prostu powiem, że nie wiem, nie? Bo nie jestem pewny do końca. Może lekko sobie przyznam jeszcze, o. Na raz chyba powinna pójść? Kurde, prawie. Jakby tam w sumie leciał tak równiej, to by to wyszło na raz, nie? No ale dobra, zostanie tam troszkę od tego, nic się nie stanie, że nikt na pewno nie będzie jeździł, nie? Za dużo piątek jest do New Holanda? Nie no, ma 1400 kilo, nie? Więc raczej taki jest spoko ten obciążnik, nie? Tutaj, spoko pasuje. Nie? Czy za duży jest? Mówi, że tak gabarytowo jest duży. Bo wszystko co jest mniejsze trochę przeciążałoby, nie? Jednak sam zestaw sporo waży, jak się te zasypie ziarna, to jednak jest dużo, nie? Więc nie wiem. Znaczy, powiem tak, jeżeli wam ten bardzo będzie przeszkadzał ten obciążnik, no to wymienimy go, nie? Bo ta seria też jest taka, że raczej wy, żebyście się dobrze na niej bawili oglądając ją. Nie chcę wam tam robić pod górkę. Jakby o to chodzi, że wiecie, że oglądacie to razem ze mną, znaczy ja na tym gram, wyglądacie, więc dobrze było, żebyście też wszystko mieli fajnie tutaj jakoś zrobione, nie? Podoba się obciążnik? O, to fajnie. Jaka jest ulubiona marka ciągnika? Riot? Zetorek. Bez dwóch zdań. U mnie na serii musi być zawsze Zetor, nie? To jest coś takiego, że musi być Zetor na jakieś głaspy, nie? Cześć Diana, trzymaj się. W sensie masowy git, ale za masę nie wygląda. Aha, okej, okay, czyli trzeba po prostu skalę mu, tak? Myślałem, żeby wziąć T7. Myślałem, żeby wziąć T7 i odpada, wiesz? Naprawdę, nie? To jest. Chodzi o to, że mamy małe gospodarstwo po prostu, wiesz? I to gospodarstwo jest na tyle ciasne jeszcze. Mówię jeszcze, bo planuję jakąś przebudowę, ale to tak na razie na przebudowę trzeba spokojnie 300 tysięcy, nie? Żeby przebudowę zrobić, więc to wiecie, jeszcze jest dużo przed nami, że tak powiem, zabawy. No i na razie muszę mieć ciągnik kompaktowy, który będzie mi fajnie jeździł i tyle, nie? Więc to jest taki gabaryt trochę jak Massey, nie? Bardzo podobny. No i to jest spoko, wydaje mi się, gabarytowo, nie? To mnie szło do 7? Nie szło do 7? To chyba nie widziałem w takim razie, nie? O, kurde, to chyba nie wyjdzie do końca mi. Poczekajcie. Już tak jakby za późno jest, nie? Kupiliśmy tę 6 i ona sobie to będzie działać, tak na razie, więc... Więc wiesz, na wszystkie maszynki jeszcze przyjdzie czas, na pewno. Jeszcze to nie są nasze ostatnie ciągniki, zapewniam was, nie? No i co? Póki co musimy trochę tych ciągników pozbyć, więc jak mówię, MTC to już jest przekonany po sprzedaż, niedługo będziemy go sprzedawać. Jak pójdzie MTC, to wiadomo, najmniejszym ciągnikiem stanie dla nas Zetor, no i też pewnie się będziemy chcieli niedługo pozbyć, bo mamy na razie fajne jakości ciągniki, czyli Massey i New Holland. Spore to są ciągniki, jeżeli chodzi o moce. No i taką starą 16, która jest po prostu takim wielkim bykiem. Ale jak chodzi o 16, akurat tutaj nie będę nic zmieniać, bo ona zdaje z nami się na długo. Ale faktycznie trzeba będzie czasami gdzieś powoli myśleć już nad czymś, nad jakąś wymianą czegoś, nie? Znaczy sprzedażą tego Zetorka też powoli, bo faktycznie trochę tam będzie zbędne lekutko, nie? Ale to nic, to też jest spoko, bo w sumie kupiliśmy go niedawno tak naprawdę, a w sumie już myślimy o tym, żeby go sprzedawać. Zobaczymy jak też będzie, nie? Chcę tą serię popchnąć do przodu, ale też nie na tyle mocno, żeby się nie potknąć gdzieś tam, więc wiecie. Ma pokolenie oczywiście. No, więc ja sami w temacie to oczywiście rozumiem, nie? Także fajnie sobie tutaj ogarniamy. Odcinek myślę akurat fajnie wyszedł 30 minut, więc pole zrobione, zobaczcie, takiego pole bym nigdy na odcinku nie zrobił jeszcze, ile było samej wstawki, nie? Takiej roleplayowej, więc już rozumiecie, o czym tutaj do was mówię. O! Skacy. Ten panel sobie taka działa, co mi dziwnie, wiecie, raz się dotknie i działa, a raz się dotknie i nie działa, nie? Więc takie trochę śmieszne. A, dobra, bo to się w sumie będziemy się zasypywać. Zasypywać będziemy się jeszcze zaraz kolejnym ziarnem, bo polecimy na kolejne pole, nie? Także o, tak sobie tutaj ogarniemy. Zgasimy się i kończymy odcinek. Słuchajcie, dzięki ci na tym odcinku. Dajcie znać, co ci o tym zestawie, czy on się podoba i czy New Holland pasuje na to gospodarstwo, bo jakby nie było, trochę się rozwijamy, nie? Także dzięki, na razie, trzymajcie się, no i cześć, pozdro, pa pa.